wierzę w to, że właśnie dzięki temu wielkiemu spotkaniu naszemu z panem admirałem i jego żoną, temu, że możemy odprowadzić ich w tą ostatnią drogę, kładziemy jeden z ostatnich kamieni na fundamencie prawdziwej, wolnej Polski. Pan jest tutaj u siebie, w Gdyni. To swój dom. Ma inny dom tam koło Sielca, ale to swój dom tutaj Gdynia, bo marynarka to była swoja rodzina. Jak myślę o nim teraz, no na pewno ma taką, po francusku mówią la banana, no takie otwarte, bo jest u siebie. To jest niewątpliwie takie dopełnienie dziejów, dopełnienie postawy admirała, dopełnienie patriotyzmu, pokazanie następnym pokoleniom, że można kochać Polskę do końca, że można być wiernym Polsce. To jest niewątpliwie bardzo istotne dla przyszłych pokoleń. To jest niezwykle istotne dla Wojska Polskiego. Spełniła się ostatnia wola admirała, można tak powiedzieć, gdyż zawsze chciał pochowany być tutaj na Oksywiu, obok portu marynarki wojennej, wśród swoich podkomendnych, ale żeby spełnić jego wolę, musiały być dopełnione pewne formalności. Formalności może to złe słowo, ale w swoim testamencie jasno powiedział, że dopóki jego podwładni, szczególnie z września 1939 roku, nie będą zrehabilitowani, godnie pochowani, jego doczesne szczątki nie mogą spocząć tutaj na oczystej ziemi w Polsce. Udało się to zrealizować.